Dlaczego mężczyźni dążą i dążyli od zawsze, część z nich, do patriarchatu? I dlaczego w wielu krajach pojawia się rosnąca tendencja do walczenia o siłę męską i o patriarchat, kiedy przecież przez wiele lat świat cywilizowany dążył do pewnej równości, do wolności kobiet, do feminizmu zdrowego? O co w tym chodzi? Dlaczego tak jest? Jak do tego podejść? I być może jak to zmienić? Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Supporting Podcast, gdzie staram się zawsze w takich dwóch sekwencjach opowiadać ci dlaczego coś się dzieje i jak do tego podejść lub jak to zmienić. Dzisiaj zajmujemy się tematem patriarchatu i zawsze jak każdy temat przedstawiam z perspektywy psychologiczno-terapeutycznej, staram się spoglądać wielowymiarowo integralnie oczywiście zawsze będzie aspekt subiektywny zawsze będzie aspekt związany z jakimiś moimi przemyśleniami moim światopoglądem ale zawsze też będę się starał i również dzisiaj patrzeć z perspektywy mechanizmów psychologicznych tak żeby jak najbardziej obiektywnie zrozumieć co w nas się dzieje dawaj znać oczywiście na bieżąco w komentarzach jak ci się to podoba lub nie podoba udostępniaj i lajkuj jeśli chcesz no i teraz Spójrzmy na kwestię patriar patriarchatu, czyli sytuacji, w której to mężczyzna chce nadawać prym. Teraz z jednej strony powiemy o tym, że od zawsze tak było. Tak? I to jest często argument facetów. Zawsze tak było, świat jest tak skonstruowany. No przecież tak natura chciała. Przecież zawsze to mężczyzna i samiec jest na przodzie. No i teraz, za każdym razem, kiedy ktoś używa argumentu, kiedyś tak było, no to bardzo łatwo to zbić, ponieważ może powiedzieć, okej, okay, no kiedyś żyliśmy w jaskiniach i był tylko ogień, nie było prądu, no to może wróć do tamtego czasu. Kiedyś również głównym sposobem rozwiązywania konfliktu był miecz i walka, no to może jak tobie coś nie pasuje w pracy, to może od razu walcz. Nie? Kiedyś, jak ktoś coś ukradł, to ucinano mu rękę, to może wróćmy do tego. No i oczywiście akurat z tym przypadkiem. Często osoby mogą się e, zgadzać. Natomiast na poziomie komunikacyjnym, ludzkim, psychologicznym, używanie argumentów kiedyś tak było jest tak zwanym e, sofizmatem. Czyli zdaniem, który brzmi logicznie, ale kompletnie logiczne nie jest. Ale bardzo łatwo wejść w pułapkę tego sofizmatu, tej konstrukcji lingwistycznej. Tak? Typu dziecko mówi, Mamo, no przecież mi kochasz. No tak, no to kup mi lizaka. To jest manipulacja, tak? Czyli użycie właśnie sofizmatu, logicznie brzmiącej konstrukcji, która jeśli A to B, ale jednocześnie co ma piernik do wiatraka, kocham cię, ale to nie oznacza, że miłość oznacza kupowanie lizaków. Prawda? I tylko rodzic musi zdawać sobie sprawę z tych konstrukcji, żeby nie dawać się wciągać w manipulacje. Natomiast jeśli sobie nie zdaje, to się wciąga w manipulację. I podobnym argumentem jest: kiedyś tak było. Przez wiele lat tak było, od zarania dziejów tak było. U zwierząt tak jest. No i teraz, jeśli nie umiemy zareagować ripostą na to, typu nie u wszystkich zwierząt tak jest, są zwierzęta, które zabijają mężczyzn, jak modliczka. Są stada, w których przewodzi samica. Więc po pierwsze, nie we wszystkich, e, 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 u nie wszystkich zwierząt tak jest. U niektórych zwierząt kobieta sama samodzielnie wychowuje. Swoje dziecko, a w innych stadach wspólnie. W niektórych to, to samica idzie na polowanie. No ale żeby mieć takie argumenty, trzeba mieć konkretne fakty, trzeba wykonać ten wysiłek intelektualny, żeby faktycznie wiedzieć, jaki konkretnie rodzaj zwierzęta tak ma. Oczywiście wtedy druga osoba użyje argumentu, ale to jest wyjątek od reguły, który tylko potwierdza regułę. No i teraz. Wtedy mówimy: OK, no to nawet jeśli to jest wyjątek, bo u większości zwierząt by tak było, że tą samiec rządzi, to jaki to ma związek z nami? W sensie, dlaczego ty oczekujesz, że ja zaakceptuję to? Jeśli znajdziesz dla siebie drogi mężczyzną partnerkę, która akceptuje brak pracy przez całe życie, brak rozwoju swoich talentów przez całe życie, gotowanie przez całe życie, to OK. W sensie. To nie jest żaden problem. Ale dlaczego chcesz narzucić ten światopogląd całemu społeczeństwu? No i teraz, jeśli ktoś chce narzucać danej grupie społecznej, danemu społeczeństwu swój światopogląd religijno-filozoficzny, to bardzo często bierze się to z tego, że ta osoba ma ze sobą problem. Ta osoba uważa, że jeśli tylko i wyłącznie ten światopogląd jest dobry i wrzuca jakąś grupę społeczną w jakiś konkretny kontekst, zmusza go do tego, to często dlatego, że ta osoba ma problem ze sobą, czyli problem ze swoim poczuciem wartości. Ponieważ najprostszym sposobem, żeby facet się dowartościował, jest kontrolowanie kogoś, a kogo może kontrolować dzięki swojej sile fizycznej? No kobietę, dziecko. Teraz, jeśli ten facet zarabia więcej, to czuje się, a ja jestem głową domu, ja jestem panem, ja zarabiam więcej, oni są ode mnie zależni. W ten sposób pompuje swój poczucie wartości, w ten sposób się dowartościowuje. I teraz nie jest żaden problem w tym, że czujemy się fajnie ze sobą, że zarabiamy większe pieniądze, że osiągamy sukces. To nie jest problem. Problem jest, jeśli to powoduje krzywdę kogoś. I wrzucanie kogoś w przymusowy kontekst. I bardzo często takie osoby to są toksyczne osoby, które niszczą poczucie wartości drugiej osoby. Dojrzały związek i relacja polega na tym, słuchaj, ja mam taką potrzebę, żebyś ty była w domu i opiekowała się dziećmi. Pytanie, jaką ty masz potrzebę? Jeśli kobieta powie, ja mam taką potrzebę, ja nie chcę pracować, ja chcę być dla dzieci, ja chcę ci ugotować obiadek, jak ty wrócisz do domu. No to super się dopasowują. Ale jeśli jest sytuacja, w której ty tak masz robić i tak ma robić społeczeństwo, no to pojawia się problem. Jeszcze większy problem dla związku jest taki, kiedy na początku, nawet uzgadniają, słuchaj, ja pracuję, ty jesteś w domu i mija 3,50 lat 15, i nagle u kobiety pojawia się potrzeba, kurczę, no popracowałabym. Odchowałam dwójkę dzieci, dbałam o dom, teraz chciałabym postudiować. I teraz, jeśli facet jest toksyczny, to on kompletnie to zignoruje, a raz będzie nawet przeinaczał te słowa, będzie deprecjonował potrzeby. Co ty wymyślasz? Jeśli facet jest dojrzały ze stabilnym poczuciem wartości, to powie, wow, to mnie zaskoczyłaś. No dobra, no to usiądźmy i pogadajmy. Jak możemy to zorganizować? No bo może nie z dnia na dzień, bo jednak jeszcze dzieci nie wyszły z domu, e, 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 ja musiałbym przeorganizować swoją pracę. Zastanówmy się, jak to zorganizować, jeśli miałoby nie być ciebie w domu. I jest to wysiłek, i jest to trudne, i bywa to zaskakujące, ale każdy człowiek ma prawo do swojej godności, każdy człowiek ma prawo do realizowania siebie. Kiedyś od starożytności przez średniowiecze nie, nie było takiego prawa. Jak to się powołuje na przeszłość, że od zawsze faceci byli. Nie. Od zawsze tylko arystokracja. Procent jakiś danego społeczeństwa rządzili. A reszta facetów? Orała w ziemi, była bezdomna, pracowała dla arystokratów i wcale nie była głową domu tylko, ci na najwyższych stanowiskach. Poza tym przecież mamy historię cesarzowej, mamy historię królowych, więc każda generalizacja, to jest kolejny ważny mechanizm, każda generalizacja jest zła, każda generalizacja jest błędna. Mamy pojęcie w psychologii tak zwanego guzu mentalnego, guzu komunikacyjnego, który zakłóca postrzeganie rzeczywistości, zakłóca komunikację, GUZ, to jest taki akronim, Generalizacja Usunięcia Zniekształcenia. Czyli w naszym postrzeganiu rzeczywistości pojawia się gust, czyli my generalizujemy rzeczy. Zawsze tak było. Nigdy tak nie było. Jest wiele usunięć, czyli kompletnie nie pamiętamy pewnych faktów. Usuwamy sobie w swojej pamięci pewne fakty, typu nigdy kobieta nie rządziła krajem. A, no nie, jednak rządziła. Tak? Nagle sobie przypominamy, nagle ktoś tam uświadamia i zniekształceń, które polegają na tym, nie no, on przecież pędził ze 150 km na godzinę. A później fakty pokazują: Nie, on jechał 70. Przekroczył prędkość, ale jechał 70. Jak to przecież tak szybko pędził? Bo rzeczywistość jest zniekształcana przez nasz umysł bardzo często. I w komunikacji jest tak samo. Czyli mówimy, bo ty nigdy, bo ty zawsze zniekształcamy rzeczywistość, generalizujemy rzeczywistość, usuwamy z tej rzeczywistości podczas komunikacji bardzo wiele informacji. I teraz w momencie, kiedy Facet do kobiety, kobieta do mężczyzny coś mówi, to trzeba się pilnować, żeby tej generalizacji nie, nie stosować, bo jeśli facet do kobiety mówi, bo ty od zawsze ci to by się nie podobała nasza rodzina, teraz sobie wymyślasz, a ona powie, nie, od zawsze akceptowałam, to teraz mam, zaczynam mieć taką potrzebę. Teraz mi się to pojawia i chcę to przegadać. Z kolei, jeśli kobieta by mówiła, bo ty zawsze mnie krytykujesz, bo ty nigdy mnie nie wspierasz, a facet może być, nie. Umówiliśmy się na to, że ja wspieram dom w postaci pracy i pieniędzy, ty wspierasz dom poprzez inne rzeczy, poprzez dbanie o to, co jest w codzienności. I zawsze cię tym wspierałem. Faktem jest, że nie, nie zachęcałem cię do studiowania czy do własnej pracy, ale dlaczego mówisz, że cię wspierałem? Czyli z obu stron te guzy komunikacyjne będą wychodziły. No ale wracając do patriarchatu, jeśli bazujemy, na informacjach typu każda kobieta powinna. No nie. To jest głos mentalny i guz komunikacyjny. Jest to generalizacja, że każda kobieta powinna to, 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 to i to powinna prać, powinna sprzątać, jest częścią dobytku, jak to niektórzy mówią beznadziejnie. To tu są zniekształcenia rzeczywistości, ponieważ każdy człowiek jest syn, każdy człowiek ma potrzebę taką inną. Tak samo jak faceci. Są faceci, którzy nie chcą być liderami. Są faceci, którzy nie chcą mieć własnych firm. Są faceci, którzy nie pchają się do kontroli władzy. Są faceci, którzy woleliby być w domu i opiekować się dziećmi. Czy jest ich większość czy mniejszość, to nie jest ważne. Po prostu mają taką potrzebę. Albo taka potrzeba im się włącza po iluś latach. Więc... Godność ludzka, szacunek drugiego człowieka polega na tym, że zadajemy pytanie, co jest dla ciebie ważne, czego ty potrzebujesz. Problem polega na tym, że ogrom ludzi faktycznie nie wie. Nie, nie umieją od razu odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiedzą, czy dobre jest dla nich posiadanie dużej rodziny czy małej, czy robienie kariery czy nie, czy podróżowanie po świecie, czy posiadanie rodziny. Niektórzy osoby to wiedzą, niektórym osobom to się zmienia w czasie, a niektóre osoby nie wiedzą. No i. Wtedy oczywiście łatwiej nimi manipulować. No i teraz, więc przez setki lat, dziesiątki tysięcy lat świat patrychatu był budowany głównie przez siłę fizyczną, bo fizycznie, biologicznie facet jest silniejszy. I to determinowało i determinuje do dziś, kto wygrywa często dyskusję. Może jakiś problem? Nie podskakuj, jakby siła fizyczna argumentu. Fizycznego, pokazanie swojej siły fizycznej, wywołuje lęku drugiej strony. Więc to jest jedna z przyczyn, dlaczego faktycznie patriarchat powstał i się rozwijał. Inną przyczyną jest to, patrząc z innej perspektywy, że faktem jest to, że statystycznie mało kobiet umiało sobie poradzić z tą siłą fizyczną. Umiało, nie umiało użyć argumentów werbalnych czy fizycznych, żeby wygrać z tym silnym mężczyzną. W momencie, kiedy mamy świat cywilizowany i nie wszystko opiera się o siłę fizyczną, to okazuje się, że kluczowe jest siła argumentu. I faktem jest to, że patriarchat funkcjonował bardzo silnie do czasu, kiedy kobiety nie zaczęły wyrażać bardzo silnie, asertywnie swojego poglądu. Patrz, akcja mitu na świecie. I to pokazuje bardzo ważną prawdę, którą terapeuci, jako terapeuci widzimy w gabinetach że tak, faktem jest to, że ktoś może być toksyczny, ktoś może być manipulacyjny, ktoś może narzucać patriarchalną rzeczywistość, ale faktem jest to, że ta rzeczywistość kończy się, toksyczna relacja kończy się w momencie, kiedy druga strona, która wcześniej była ofiarą, zaczyna walczyć o siebie. Zaczyna faktycznie walczyć konsekwentnie o siebie. Czy to jest łatwe? Nie. Czy efekty przychodzą szybko? Nie. Ale... Niestety, ale prawda psychologiczna, taka życiowa jest taka, że patriarchat do wtedy funkcjonował, do kiedy kobieta, czy grupa kobiet na koniec dnia pozwalała na to, bo się bała, bo czuła się słabsza, bo czuła się gorsza, bo nie miała pomysłu na siebie. Natomiast w momencie, kiedy kobieta powiedziała dość, kiedy kobiety powiedziały dość, kiedy wyznaczyły granice, to zaczęła się rzeczywistość na świecie zmieniać. Od lat 60. w Ameryce, na świecie, kiedy zaczął powstawać ruch feministyczny, bardziej globalnie, aż do dzisiejszych czasów i akcji MeToo. I teraz to, co dzieje się globalnie, jest po prostu kopią tego, co się dzieje w toksycznych relacjach, często małżeńskich, partnerskich czy wspólniczych. Czyli jeśli jest jedna z osób, która jest toksyczna, wykorzystuje drugą stronę to no tak ona ma siłę fizyczną, ona ma siłę argumentów, często jest przebiegła, inteligentna i tak wyniszcza tą drugą osobę. Ale to się kończy w momencie kiedy ta osoba, która tutaj biorę ofiarą, zaczyna wzmacniać siebie, swoje poczucie wartości, swoją pewność siebie, zaczyna ripostować, zaczyna mówić asertywnie, stopnie zgadzam się na to. Zaczyna reagować, zaczyna stawiać granice, zaczyna wychowywać tego toksyka albo odcina się od niego. I czy to jest łatwe? Nie. Czy to przynosi szybkie efekty? Często nie. Jeśli kobieta odchodzi od toksycznego y -y -y męża, to często latami ciągnie się rozprawa sądowa. To często latami ta osoba dalej próbuje ten mężczyzna dalej manipulować. Więc wychodzenie z toksycznego małżeństwa to są często lata walki, tak naprawdę. Ale w większości kobietom się udaje. Ale jest to kupione ogromnym wysiłkiem. Oczywiście, że tak. Praca terapeutyczna, zdobywanie wykształcenia, pracy, szukanie dla siebie schronienia. Tak, to jest ogromne wyzwanie, ale jest to możliwe. I pracowałem z ogromem kobiet, które weszły w toksyczną relację i każdy początek tej toksycznej relacji brał się z tego, że kobieta wchodziła w tę relację nie do końca świadoma tego. Nie dająca przestrzeni sobie na to, żeby zweryfikować tę relację. Wchodziła w cudowną relację, nie weryfikując, czy to jest prawda o tym, o tym mężczyźnie. A jednocześnie, gdy pojawiały się oznaki toksyczności i agresji, wchodziła w to, bo była już uzależniona od niego finansowo. Natomiast kobieta, która jest bardziej świadoma, ma wzmocnione poczucie wartości znacznie bardziej, tak naprawdę. Chroni się przed wejściem w toksyczną relację. I żeby było jasne, nie mówię, że to jest wina kobiety, że była bita, czy, 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 czy że ma małżeństwo toksyczne, czy że dziecko było bite. Nie, 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 to nie jest jej wina. Ale faktem jest to, winą to są, można obarczyć społeczeństwo, rodziców, którzy tak ją wychowali. Ona nie miała świadomości, jak siebie wzmocnić. Ale faktem jest też to, że to jest przyczyną. Zbyt niskie poczucie wartości poczucie się ofiarą, słabość mentalna, emocjonalna powoduje wchodzenie w toksyczną relację, bo osoba silna mentalnie, osoba o stabilnym poczuciu wartości, osoba bez luk emocjonalnych nie wejdzie w toksyczną relację, a jeśli nawet wejdzie, to szybko z niej wyjdzie. I to nie jest jakby mój męski, patriarchalny punkt widzenia. To jest obiektywna prawda psychologiczno-terapeutyczna, wynikająca z badań, wynikająca z pracy gabinetowej, nad przyczynami toksycznych relacji, wchodzenia w toksyczną relację. I winą, winę ponosi toksyk, bo to on wykorzystuje, bo to on manipuluje, bo to on owija wokół palca. Ale jednocześnie nie byłoby tak, gdyby kobieta była ustabilizowana w swoim poczuciu wartości, asertywna w komunikacji, świadoma swoich potrzeb. Ale to nie jest jej wina. Ponieważ tak została wychowana, jej umysł tym nasiągł. I jest ofiarą tego, co ją, można powiedzieć, wychowało przez lata, i jest ofiarą toksycznej osoby, która to wykorzystała. Ale ta kobieta, która zaczyna sobie to uświadamiać i zaczyna budować swoje poczucie wartości, zaczyna podejmować decyzję, że chce budować swoje życie inaczej, zaczyna stawać się bardziej świadomą kobietą, która wychodzi z toksycznej relacji. I tak samo jest na poziomie globalnym, że kobiety mówią dość. I teraz, więc patriarchat bierze się z tego, że faceci budują w ten sposób swoje poczucie wartości w najprostszy możliwy sposób, poprzez kontrolę słabszego, słabszej. Ale dzieje się to też dlatego, że kobieta nie wzmacniając siebie wewnętrznie, daje sobie wejść na głowę. Globalnie kobiety dały sobie wejść na głowę, bo nie wiedziały, że mogą inaczej. Bo kiedyś przez lata były słabsze fizycznie. Bo to wyznaczało tak naprawdę, siła fizyczna wyznaczało prym. Natomiast w świecie cywilizowanym, gdzie bardziej intelekt, siła emocjonalna wygrywa nawet nad siłą bardzo często, to oznacza, że trzeba w to inwestować. Natomiast pojawia się problem, dlaczego w świecie, w którym który dąży do równości płac, do równości płci, do dawania szans każdej rasie, każdej płci, pojawia się ponownie potrzeba rosnąca patriarchatu. No dlatego, że jeśli faceci, pewne grupy facetów budowali swoje poczucie wartości na kontroli, na poczuciu, że jestem lepszy od kobiety, dlatego że zarabiam, to nagle, jeśli w sposób bardziej globalny zdrowe feministki, bo jest niezdrowy feminist, nie zdrowy feminist, żeby była jasność, jeśli zdrowe feministki wywalczają dla siebie równouprawnienie, jeśli kobiety dbają o siebie i zaczynają Mieć możliwość niezależności. Nie, nie chodzi o to, żeby były niezależne i po prostu wszystkie kobiety odchodzą, odchodzą od facetów. Nie. Tylko wiedzą, że sobie poradzą. To nagle facet traci grunt pod nogami. Ten facet o niskim poczuciu wartości, ten patriarchalny facet. I teraz, jeśli budował swoje poczucie wartości na tym filarze kontroli, właśnie i czucia się lepszym, bo tylko on zarabia, no to on traci grunt pod nogami. Więc on musi odzyskać władzę. On nie od... Taka osoba nie do końca nawet wie, że może budować swoje poczucie wartości na swoim rozwoju. Jedyne dla niego rozwiązanie jest odzyskać władzę, żeby czuć swoją wartość. Bo kobiety odbierają mi moją męskość, moją godność. I teraz problem jest u facetów. To znaczy... Jeśli my faceci nie będziemy rozwijać swojego poczucia wartości poprzez zdrowe sposoby rozwoju siebie, swojej osobowości, swojego intelektu, swoich osiągnięć, to będziemy jako faceci dążyć do prostych sposobów do wartościowywania się poprzez agresję i poprzez kontrolę osób, które są słabsze fizycznie. I powtórzę, jeśli... Druga strona zgadza się na patriarchalny układ, gdzie facet dominuje i kobieta tego chce. Super, bo nie każda kobieta chce być liderką, nie każda kobieta chce być niezależna. Natomiast podstawa szacunku polega na tym, że biorę pod uwagę potrzeby drugiej strony. A nie narzucam rzeczywistość, ona taka powinna być, bo ja tak chcę. To jest toksyk, tak toksyk mówi. Niedowartościowany toksyk. I obiektywnie, w pewnych obszarach faceci są silniejsi w sporcie. W pewnych obszarach jakiś facet może lepiej myśleć analitycznie, bo statystycznie więcej, być może, facetów, gdybyśmy przebadali całą ludzkość, ma większą łatwość genetyczną w analizowaniu tabelki przysłowiowej. Ale to nie oznacza, że nie będzie kobiet, które to zrobią lepiej, a wręcz przeciwnie. I to nie oznacza, że facet jest lepszy i powinien mieć e, e, wyższe stanowiska. Nie. Natomiast niedowartościowany facet będzie zawsze udowadniał pustymi argumentami, że tak, że on jest lepszy zasady. Że on jest mądrzejszy. Może być mądrzejszy w jakimś obszarze ten konkretny facet to tej konkretnej kobiety. Natomiast każda generalizacja jest uproszczona jest błędna. I te same mechanizmy funkcjonują w komunikacji jeden na jeden i na poziomie globalnym. Daj znać, co o tym myślisz, daj znać, czym się zgadzasz, nie zgadzasz, pod warunkiem, że będziesz to robić bez hejtu, merytorycznie i praktycznie. I jeśli to, co nagrywam jest dla Ciebie cenne, zalajkuj ten film, udostępnij i skomentuj. I mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku.